Eksplozja powstała w wyniku zderzenia pięści demona z rodziczną osłoną była wprost ogłuszająca. Arlen zasłonił oczy, ale mimo to dostrzegł oślepiający rozbłysk magii. Zupełnie jakby noc nagle stała się dniem. Ryk wściekłości rozdarł powietrze i chłopak znowu zerknął na bestię. Tym razem w chwili, kiedy obróciła się gwałtownie i uniosła ciężki, najeżony kolcami ogon, by wyprowadzić kolejny cios. Witam Was bardzo serdecznie w Roku z Książką. Dzisiaj mam dla Was propozycję niezwykle interesującą, którą zresztą sami dosyć często mi proponowaliście. Byliście ciekawi mojej opinii. Ta książka to malowany człowiek. Należy ją przedstawiać w postaci dwóch ksiąg, bo one obie składają się na jedną historię. Historię niezwykłą, fantastyczną. Książka fantasy oczywiście, przy okazji. Wiele można o niej powiedzieć. Przede wszystkim autor Peter Brett stworzył bardzo niezwykły świat. We współczesnej fantastyce ciężko o coś nowatorskiego. Ten facet jak najbardziej podołał zadaniu. Stworzył świat, w którym za dnia poruszają się ludzie, w nocy demony. I zilustrował walkę między tymi dwoma, ja wiem, frakcjami. Chociaż właściwie trudno nazwać frakcją to, co tam się dzieje. Ludzie chcą sobie spokojnie żyć, a tymczasem w nocy wyłażą demony. I jedyna rzecz, jaka może te demony powstrzymać, to runy wyrysowane na budynkach i różnych takich rzeczach, które mają chronić biednych ludzi przed atakiem bezwzględnych demonów. Niezwykle interesująca historia, świetnie opisana, a to, co w niej jest jedną z bardziej zajmujących rzeczy, jest to, że cały czas zadajemy sobie pytanie, do cholery, w jakim świecie dzieje się ta historia? Czy jest to nasz świat, który jakoś się zmienił, czy to jest przyszłość naszego świata, czy to może jest jakaś przeszłość, czy to jest może alternatywna historia? Co rusz napotykamy różne historie, które trochę nas naprowadzają na to. Udzielają odpowiedzi na niektóre pytania, ale nigdy do końca. W tej części, a ona to jest jakby, to jest pierwsza, powiedzmy, powieść, która dzieje się w tym świecie, nie uzyskacie odpowiedzi na to pytanie. W drugiej też nie, ale gdzieś tam jakieś wyobrażenia są. Jest dużo nawiązań do świata obecnego, do historii. Fantastyczna rzecz. O czym chciałbym Wam opowiedzieć, jeżeli chodzi o tą książkę, więcej niż powiedziałem do tej pory. To jest historia opisująca losy trzech bohaterów, równolegle się tocząca, znaczy równolegle, historie równolegle się toczące. I jest to zarówno zaleta, jak i wada tej książki, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Kiedy wczytuje się w jedną historię, opowiem Wam o trzech bohaterach. Pierwszym jest młody człowiek, który za wszelką cenę chce walczyć z demonami. Nazwijmy go wojownikiem. Druga historia to dziewczyny, która fenomenalnie zna się na ziołach, nazwijmy ją zielarką. I trzecia historia młodego chłopca, który jest świetnym grajkiem, muzykantem, nazwijmy go muzykantem. I te historie, każda z nich jest niezwykle zajmująca, ale przetykają się nawzajem, to znaczy mijają się. Najpierw mamy historię wojownika, potem nagle w najbardziej emocjonującym momencie dostajemy historię zielarki. I człowiek taki jak ja jest, mówi, kurde, jak ja chciałbym zobaczyć tą historię tego wojownika dalej. Ale zaczynam czytać tą zielarkę i myślę sobie, Holender, kto by przypuszczał, że historia dziewczyny, która zajmuje się zrywaniem ziół i ma konflikty z matką, może być aż tak ciekawa. A potem nagle w najbardziej emocjonującym momencie wchodzi historia muzykanta. I człowiek też w pierwszej chwili myśli sobie, no nie, kurczę, co z tą zielarką, co z tym wojownikiem? A historia muzykanta okazuje się być jeszcze bardziej zajmująca, jeszcze bardziej wciągająca. Niezwykła książka, nie oderwiecie się od niej. Wielu osobom ona się podoba, ja słyszałem o wiele pozytywnych opinii na ten temat, więc nie jest to wyłącznie opinia moja. Polecam gorąco, Malowany człowiek, Peter Brett. Świetna, świetna lektura, współczesna fantastyka, niezwykła. Trzymajcie się, pa pa.